Key Disco. Siemano, z tej strony Stachu. Dzisiaj zrobimy sobie unboxing paczek ze sklepu Piro Polska, jednej osobnej paczki. I zobaczymy, co tu ciekawego przyszło. Pamiętam, że zamawiałem jakieś rakietki i coś tam jeszcze. Wytnie jakąś. Dobra, co tu mamy pierwsze? Funke Szlak 10. Rakietki Exclusive Collection. Z kieszkiem dali. Nawet. Wszystko kupione na promocji. Także elegancko. Rakietki Aurory. I rakietki Bazuki. Wszystkie cztery rodzaje po jednej sztuce. Który to jest rok produkcji? 2017. I to było C. Tu jest rakietka A. To jest 2017. Rakietkę D, ale po wyginane kartony. To jest 2017 i B. Wszystkie 2017 w produkcji. Następnie mamy Funde Rakiet. Dziesięć rakietek hukowych. Czy tu jest gdzieś rok produkcji? Tak z ciekawości, czy są jakieś stare, czy co? Też 17. Mamy wlepy. Oj. Piro Polska. Na końcu pokażę wszystko, co przyszło. Nie wiem, czy dobrze widać, czy nie. Takie fajne wlepy. Dobra, co mamy dalej? Scream 10S. Motylki Turbo Czmielik. Petardki od Funke FP3 Blue Titan B3. Takie inne opakowanie. Dwa 16 rok produkcji. A to ciekawe.
i Funko Petard 3 Blue. ...2017 rok produkcji. I rakietki Rocket Ball. To już było cały kartonik. Idziemy z następnym. Tu powinna być chyba wyrzutnia, jak dobrze pamiętam. O jest, co to dzieje? Balić kartę. Oh fuck! Tu się gipsu posypało. U panie. First class. Wyrzutnia od pyro Morawi 50 mm, 25 strzałów. Widać, że trochę gipsu się posypało. Zobaczymy, jak to wygląda później od spodu. Ła. Jak widać, wyrzutnia była trochę świgana i gipsik wyleciał. No nie za fajnie, bo jakby się teraz tak odpaliło, to pocisk wybuchnie w środku i nam rozerwie całą wyrzutnię. Dobra, otwieram teraz ostatnią paczkę. Cięższa jest. Pierwsza wyrzuteńka pontowa Tropic Pro. Ostatnia wyrzutnika, też od Tropic Pro. Mamy kosteczkę od Pyro Morawi.
Ale ciasno siedzi. Następnie mamy quick matcha. 50 metrów. To jest akurat wodoodpornej izolacji. I rakietki Alcor. Takie trochę zajechane. I co ciekawe, to jest fakt, a nie, dobra. Co mi się wydawało? Dwie paczki alkoholu. Jedna. I tu druga. Coś ten papier jakiś taki dziwny na rakietkach. Miałem parę sztuk wcześniej, ale były całe. Jeszcze? To by było wszystko, co zamówiłem. Zaraz wszystko ładnie poukładam i jeszcze wam to nagram albo zrobię zdjęcia. I tak to wszystko wygląda. Najwięcej rakietek. Parę wyrzutni. Szkoda tylko tej 50-tki, że ten gips jest rozwalony, ale zobaczymy. Albo się wymieni, albo się coś wykombinuje innego. Tutaj wlepki. Okej, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Elo.